My tak sobie tu, to... Krzysztof! Ty chcesz... Nie, razem, nie, ale poczekaj, tak, nie, tak to walca możemy zatańczyć. Tak. Chodź, nie, daj, daj. Nie? Próbujemy coś z Małgosią. O! Mamy zaraz do Bartka, uciekamy na pogodę. Ale okay. Teraz porozmawiam sobie jeszcze z nimi. Słuchajcie, baciata, o co chodzi w ogóle? Z czym to się je? Co to jest za taniec? Skąd on się wziął? Baciata. Generalnie baciata tradycyjna wywodzi się z Dominikany. Czyli jest to latynoamerykański styl tańca. Jeżeli chodzi o Europę, to mamy baciatę sensual, która jest troszkę inną odmianą tego tańca. Z tego, co widziałem, Marta, dużo bliższą, taką dużo, w dużo bliższą dużo bardziej kontakcie. Sensualną, gdzie partner eksponuje mocno partnerkę. To była ta, którą teraz tańczyliśmy? Czy ta... Tak. Jeżeli chodzi o baciatę tradycyjną, nazywaną też dominikańską, ona jest bardziej żywiołowa, bardziej taka zabawowa, bardziej praca nóg. Mhm. Jeżeli chodzi o baciatę sensual, bardziej te faliste ruchy wszystkie. Okay? Kocie. Kocie ruchy, kocie ruchy, tak, dokładnie. Mm? I te biodra, a jak tam poszło? A powiedz, dlaczego poczekaj, ona jest jak tak... poszło, pan sędzia? No właśnie, dlatego chciałam ją przerwać. Ja myślę, jak pierwszy raz, to super. A dlaczego super. Ona jest tak popularna, ta baciata? Dlaczego można w nią tańczyć, wiesz, ludzie, którzy nie mają na co dzień kontaktu z tańcem? Generalnie baciata stała się popularna też przez to, że można wyrażać siebie w tym no tańcu. Właśnie. Można wyrażać siebie, mocno jakby walory męskie są, tak, uwydatnione. Gdzie tak, ja się od razu poczułem lepiej, kobieta facet, też bardzo. Gdzie facet prowadzi, partnerka, jeżeli chodzi o partnerkę, kobiece ruchy, tak, bioderka. No to daj teraz pani. Długo tańczycie razem? Półtora roku. Półtora roku. Dobry partner? Bardzo dobry. Najlepszy. Bardzo dobry. Słuchajcie, bardzo wam jeszcze raz piony dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A my czekaj, chodź, zrobimy to jakoś tak, czekaj. No właśnie, ja chciałam tak to podsumować. Musimy to zrobić, tak, czekaj. Dobra, okej, tak. Teraz miałeś tak, hop, podskakujesz.